Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w niedzielę, kiedy są loty, przyjechaliśmy do hodowcy Piotra Wojciechowskiego. Piotr Wojciechowski mieszka pod Lubieniem Kujawskim w miejscowości, tutaj jest blisko taka bardzo ciekawa, Rzeżewo-Morzyckie. Tak jechaliśmy, bardzo ciężkie do wymówienia, ale kolega na razie tutaj, to jest, powiedzmy, że to jest przy Lubieniu Kujawskim, kolega tutaj hoduje gołębie, ale nie lotuje, tutaj stan zdrowia uniemożliwia, kontuzja, którą przeszedł w tym roku, nie pozwala mu prowadzić żadnej hodowli takiej, żeby lotować. Ale kolega lotował tutaj wcześniej w oddziale sąsiednim, Kowal, tak? Jakim jeszcze? I w oddziale Koło. Tak, to było 2007 roku. Z reguły to były loty na gołębie młode i kolega może się poszczycić tym też, że miał bardzo dobre osiągnięcia na skali okręgu, oddziału i przede wszystkim Polski. To był dziewiąty chyba gołąb w Polsce, tak? Tak, w kategorii była samica dziewiąta w Polsce, jako młoda. No ogólnie wyniki były takie dość dobre, ale chciałem tu głównie powiedzieć, co spowodowało mi się, moim zdaniem, że te wyniki się tak fajnie układały, bo gołębie młode no, trzymały super zdrowie, bo to jest najważniejsza rzecz i stosując od 2007 roku preparat o nazwie Propolis, raczej wszystkim dość znany preparat, nazwa na pewno, może nie wszyscy znają działanie tego preparatu, ale ogólnie preparat jest moim zdaniem doskonały. Co chciałem dodać? No bo chcemy właśnie zaprezentować ten produkt, który kolega Piotr ma. On go ma u siebie też w sklepie, ale też inne sklepy zachęca do tego, żeby jak ktoś będzie zainteresowany, może zamówić takie preparaty. To jest przygotowana zarówno i oferta hurtowa, jak i oferta detaliczna. A ten preparat, który kolega ma, to powstał na bazie właśnie tych doświadczeń z gołębiami i lotów, tych sukcesów też one się przyczynił. On się walnie, tak jak kolega powiedział, przyczynił do tych sukcesów, które posiadał. No dokładnie. Co mogę powiedzieć? Ten preparat ja u siebie w hodowli stosowałem regularnie, 2, 3, nawet 4 razy w tygodniu. No i okazało się, że działanie ma rewelacyjne. Sporo kolegów ode mnie w Polsce brało i to takich naprawdę czołowych hodowców. Nie będziemy tu może nazwisk wymieniać, bo może nie każdy sobie życzy. Ale naprawdę preparat okazał się bardzo skuteczny. No i dzięki namowom kolegów postanowiłem ten preparat zalegalizować i wprowadzić na rynek. I właśnie wracając do tej legalizacji, to powiedzmy, bo tutaj na etykiecie, zobaczmy, jest też dokładnie podane badania weterynaryjne, które przeszedł ten preparat i on jest po prostu w pełni legalnym produktem, który jest dopuszczony do obrotu na terenie tutaj Polski. Dokładnie. Preparat jeszcze zawiera, oprócz kitu pszczelego, propolisu, zawiera jeszcze pyłek kwiatowy. No, pyłek kwiatowy jest to... Ja się, przepraszam, ci wtrącę troszeczkę, bo ja pamiętam kiedyś, kiedy pracowałem w Gazecie Kociewskiej, tam u nas to na rynku poznałem pszczelarzy, którzy sprzedawali swoje produkty i oni jednym zdaniem, jednym słowem, takim zwrotem określili pyłek kwiatowy. Bomba witaminowa. Tak, bomba witaminowa, dokładnie. No i bardzo dużo ma aminokwasów, bo zabiera 37 aminokwasów, nie? Pyłek kwiatowy doskonale działa na odporność gołębi i myślę, że... dlatego ten preparat jest tak skuteczny, szczególnie no, u gołębi młodych. Ale tak samo był stosowany, testowany na gołębiach starych, wypalił to super, sprawdził się, tak jak wcześniej mówiłem, w wielu hodowlach. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Przeszedł badania laboratoryjne i okazało się, że propolis ma... część bakterii jest bardziej wrażliwych na propolis jak na jakiekolwiek antybiotyki. No tak, bo przy antybiotykach często jest tak, że szczepy bakterii wyrabiają sobie antybiotykoodporność. Nieumiejętne stosowanie antybiotyków, to co wielokrotnie podczas filmów, kiedy zwłaszcza z lekarzami weterynarii rozmawiamy, oni to mówią, że jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest prawidłowy dobór, dobranie tego antybiotyku, bo później, kiedy to mamy wszystko źle zrobione, źle dawkowane, źle prowadzona taka kuracja, ona powoduje, że my tak naprawdę uodparniamy. Czego nie ma przy takich preparatach naturalnych, jak właśnie czy propolis, czy oregano. I to jest bardzo, bardzo ważne. Mhm.
Tutaj ten preparat, który masz, tu mamy opakowanie, to jest zbiorcze takie... Opakowanie jest 200 ml, jest to opakowanie na 80 litrów wody. Ja tak u siebie go stosowałem, to jest dawka 5 ml na 2 litry wody. To jest takie duże stężenie, ale dlatego, żeby to efekt był skuteczny, no jednak troszkę nieraz lepiej podać mocniejszy. To jest preparat 100% naturalny, bezpieczny, nie przedawkujemy go w żaden sposób. Czy to jest na bazie, przepraszam, bo kiedyś z Maćkiem Włodzikiem w Kosakowie pokazywaliśmy taki preparat na bazie zrobiony, my tam spirytus używaliśmy, wódkę, no trochę szkoda nam tego było, ale można było inaczej by zużyć. Natomiast czy to jest też podobnie zrobione? Tak, oczywiście. Jest to składnikiem tego jest spirytus alkohol etylowy. Tak, i jest kit pszczeli i jest pyłek kwiatowy. Tak, i to jest cały skład tego preparatu. Co mogę dodać? No, najważniejsza rzecz, żeby gołębie były w 100% zdrowe, żeby były wyniki, to podstawa jest, żeby dawać dobre preparaty. I tak jak powiedziałem, no, preparat sprawdzony już w wielu hodowlach od 2007 roku. Przebadany, okazało się, że oporność antybiotykowa jest, znaczy jest skuteczniejszy. Skuteczniejszy od tych, od antybiotyków. Nie? A jak często się go podaje? Znaczy, ja powiem tak, ja u siebie jak lotowałem, to dawałem go nawet 3-4 razy w tygodniu. Zależy od warunków atmosferycznych. Jeżeli była pogoda, duże upały, wilgotność duża, wtedy te gołębie mają bardziej podatne na te infekcje, wszystkie choroby, infekcje. No szczególnie najgorsza choroba to jest ta adenowiroza, która no niestety w wielu hodowlach to pojawia się i te preparaty, ten preparat sobie doskonale z tym radzi. Ja przy takich brzydkich, jak to mówię, pogodach podawałem go nawet codziennie. Nawet codziennie. Dawałem go i na wodę, dawałem go i na karmę. Sprawdza się i w tej... I na karmę też tak podaje się, że tylko się bierze skrop i rozmiesza, czy nie? Nie, czy troszeczkę jakoś... w małej ilości wody go rozrabiam i żeby dobrze ziarno się nasączyło, no to właśnie w ten sposób robię, żeby po prostu ten preparat był naciągnięty całym ziarnem. Nie? I teraz jak takie stoi preparat w pojemnikach, bo wiadomo w lecie, kiedy mówiłeś właśnie stosować go, kiedy jest wysoka temperatura, jakaś wilgotność, to w tym momencie, kiedy on stoi w plastikowym pojemniku, nie przeszkadza znaczy, mi temu? Znaczy, powiem tak, jeżeli dajemy do powody, ale są duże upały, to zawsze robiłem wodę tak, żeby ten preparat nie stał dłużej niż pół godziny. Mhm. No. A jeżeli ktoś po prostu nie ma czasu wystawić może wody czy coś, jest bezpieczniej podawać jednak na karmę, no bo te gołębie zjedzą porcje i nie ma bezpośredniego jakiegoś tam... Chociaż to mówię, no jest to na bazie alkoholu, na bazie kitu pszczelego, ale uważam, że takie preparaty nie powinny za długo stać w wodzie, bo no, jak każdy jeden preparat w pojniku nie powinien za długo stać, bo to... Różne reakcje mogą zapobiegać i zachodzić i nie będzie to zapobiegało. Tutaj do tego preparatu kolega mówił, w momencie kiedy ktoś zamówi jakąś ilość określoną, tu kolega mówił o 5 sztukach, tak bodajże? No to... tak, bo tak tuż wcześniej z kolegą Krzysztofem rozmawialiśmy o tych moich wynikach, jak to latowałem i mogę powiedzieć, pochwalić się tu, że no, wyniki całkiem fajne, bo to w 2007 roku zacząłem lotować gołębiami młodymi, w oddziele liczył ponad 300 hodowców i byłem w kategorii A czwarty w oddziele i w kategorii Open piąty. I miałem drugiego lotnika oddziału w kategorii A. Muszę jeszcze dodać, że leciałem oczywiście na zwykły zegar, a cała dziesiątka, która była w oddziele, lecieli wszyscy na elektronikach. No na zwykły zegar jednak to trochę więcej czasu zajmuje, nie ma się co oszukiwać. Zbijaniu wszystkiego, tak? No. Trzeba zdjąć obrączkę, przekręcić dokładnie. Zegar, odbić. Ale później w 2010 roku, bo miałem trochę przerwy, bo miałem zabieg na nogę, miałem trochę przerwy i w 2010 roku z trzeciego lęgu miałem do lotu 15 gołębi młodych. I to taki też fajny wynik, bo tymi 15 młotkami, z tych 15 młodych, 5 gołębi z kompletem konkursów i była to 8. drużyna w okręgu w kategorii A i drugi lotnik w oddziele w kategorii A.
Także no jako na okręg 15 mutkami to był fajny taki wynik. Z 15 młodych 10 gołębi przeleciało mi do końca, gdzie ostatni lot taki mieliśmy późno gołębie wypuszczone, godzina 11. To był około 300 km lot. Pogoda była dość wysoka, temperatura, pogoda była z wiatrem przeciwnym. I z 11 młodych zakoszowanych na ostatni lot, 6 gołębi siadło mi naraz. Nie? I to były gołębie takie w pozycji od 12 pozycji w oddziele i tak dalej. 9 gołębi z 11 w konkursie, 9 gołąb w konkursie był 52 w oddziele. Mhm. Także bardzo dobre seria rezultaty. Fajna. Później w 2011 roku przenieśliśmy się do oddziału Kowal, sąsiedni oddział, okręg Włocławek. I tu w tym oddziele miałem do lotu 40 chyba 2 czy coś młode, 41. No i wtedy w 2011 roku taki mój najlepszy sezon. Wygrałem wtedy wszystko i w oddziele. Miałem też pierwszego lotnika oddziału, pierwszego lotnika okręgu. No i tak jak Krzysiu tu wcześniej wspomniał, był to też 9 gołąb w Polsce w kategorii A. A to do tego zmierzamy, bo kolega mówi o sukcesach, gdyż wiadomo, że każdy hodowca stara się podpatrzyć, stworzyć taki własny plan niejako karmienia, plan prowadzenia hodowli. I tutaj kolega ma swój niejako i na bazie tego programu Ktoś tutaj może skorzystać. Tak, oczywiście. No, mam taki program lotowy, który no, sprawdził się u mnie wyśmienicie i w wielu hodowlach też fajnie się to sprawdziło. W ubiegłym roku nawet tu kolega w oddziale Kowal, ja już nie lotowałem, w ubiegłym roku też poleciał na tym programie i też zdobył mistrza oddziału. Także no, myślę, że preparat ten dużo pomaga w utrzymaniu zdrowia, bo jednak no, największą tu, jak wcześniej mówiliśmy, zmorą jest adenowiroza. Nie? A stosując ten preparat, tak jak wcześniej wspomniałem, od 2007 nigdy nie miałem problemów z adeną u gołębi młodych. I wielu hodowców, których tam miało znajomych ode mnie ten preparat, też sobie bardzo chwalili, bo nie było problemu z adeno. No i stąd te wyniki, tak jak mówię. No i to no ten 11 rok taki fajny, bo to nawet mieliśmy wtedy, pamiętam, 5 lotów, z czego jeden lot był bezwieczny, 3 loty z wiatrem przeciwnym. No i na tych lotach bezwiecznych z wiatrem przeciwnym, no to są takie loty, gdzie musi gołąb być naprawdę i przygotowany i zdrowy. I na takim jednym locie, już nie pamiętam, który to był lot, włożyłem 36 gołębi na lot, 33 konkursy zdobyłem. Także duża skuteczność. To taki chyba życiowy udany lot, no bo i 35 gołębi wróciło. Także dwa gołębie, które się nie złapały, dwa gołębie, które nie były w konkursie, no to mówię, to było 35 w sumie, które wróciły. Tutaj kończąc, pomału będziemy kończyć naszą tutaj rozmowę z kolegą Piotrem, ale powiedzmy jeszcze, Piotr, masz stronę internetową, gdzie można czy po prostu telefonicznie można zamawiać. Podaj numer telefonu, może tutaj kolegom od razu. Podam swój numer telefonu. Numer telefonu do mnie to jest 663 670 682. My go podamy oczywiście też pod filmem będzie, tak że będzie można sobie zobaczyć. W paru miejscach już ten propolis jest, także że już można gdzieś go tam patrzeć. Ewentualnie gdyby ktoś chciał zamówić, proszę o telefon, zrobię paczkę, wyślę. I tak jak powiedział Krzysiu tu wcześniej, jeżeli ktoś będzie chciał oczywiście, to do tych pięciu butelek. Taki plan, program lotowania dostanie. Tak, dostanie gratisowo, w prezencie, jak to tam mówić, taki, no myślę, że dość fajny program. A cenowo jeszcze, czy możemy podać cenę, jaka znaczy, jest cena jest tak detaliczna, taka około, sugerowana? Około 20 paru złotych, 20 złotych za butelkę, nie? Rozumiem. No, także, że tu tak w zależności, tak jak to tam będzie. Tutaj jeszcze też chcemy też zwrócić uwagę, bo nazwa tego preparatu jest Propolis. Preparatów na rynku podobnych nazwowo jest dużo różnych. Dokładnie. Są to i dla ludzi, to są różnego rodzaju suplementy, diety też dla innych zwierząt, natomiast ten to jest typowo skierowany do hodowców gołębi pocztowych. Do gołębi pocztowych. I tutaj tak jak kolega powiedział, przetestowany niejako i u niego i w innych hodowlach, które po prostu już go miały wcześniej. W wielu hodowlach był sprawdzony wcześniej. No i tak mówię, dzięki namowie właśnie kolegów, bo się fajnie ten preparat im sprawdził, tak mnie namówili, a weź spróbuj i zacznij, mówi to na większą skalę, bo naprawdę preparat jest fajny.
sprawdza się doskonale. I co ważne, przebadany weterynaryjnie, tak, posiada dopuszczenia, także można śmiało tutaj legalnie w pełni na terenie Polski handlować. Tak, mamy badania weterynaryjne, zresztą na etykiecie jest nadany numer weterynaryjny. Przez inspekcję weterynaryjną to wszystko było przeszło. No i to mogę powiedzieć, że jest preparat. Także na razie koledze wtedy dziękujemy. Dziękuję również. Na pewno jak kiedy będziemy w hodowlach kolejnych odwiedzać teraz hodowców, to będziemy zwracać uwagę, czy mają ten preparat i wtedy już empirycznie też się spytamy ich o to, jak on działa, jak im się, czy tak powiem, sprawdza. Jestem też właśnie w trakcie, jakby powiedzieć jeszcze tak na koniec, w trakcie czekam za zezwoleniem na kolejne dwa preparaty, też będą to naturalne. Też te preparaty były stosowane u mnie, ale to może następnym razem, ale możemy tylko teraz zasugerować, podpowiedzieć, co to, z czym one będą związane? Jeden z tych preparatów będzie to preparat, który będzie zawierał w składzie... Na co może bardziej powiedzmy, na co to będą preparaty? Głównie na drogi oddechowe. Na drogi oddechowe. No, dokładnie, na drogi oddechowe. No chociaż propolis ma też doskonałe działanie na drogi oddechowe. Ma silne działanie bakteriobójcze, na grzyby, wirusy. Bakterie i tego. A tamten będzie taki bardziej na drogi oddechowe. Jeden, a drugi to będzie też taki zwalczający preparat, który głównie na układ pokarmowo-trawienny. Nie? Czyli jak będzie kolega Piotr już miał te kolejne dwa produkty, na pewno go podjedziemy, zobaczymy i zaprezentujemy kolegom, bo wiadomo, zawsze każdy szuka jakiegoś nowego rozwiązania, które ułatwi prowadzenie hodowli, polepszy wyniki. Tak. I takie właśnie my też produkty tutaj staramy się docierać do różnych i producentów, myślę, że osób, które takie rzeczy wykonują. Że hodowcy, którzy postanowią zakupić, będą zadowoleni, no bo tak jak... No i zobaczymy jak to będzie. Jak także to dziękujemy będzie. Bardzo, do Dziękuję zobaczenia. Również. Dobry lot. Do widzenia.